Związkowcy z Dąbrowskiej Huty alarmują. Patrzą z niepokojem na to, co dzieje się w oddziale ArcelorMittal. Powodem jest awaria wielkiego pieca numer 3, do której doszło pod koniec czerwca. Druga awaria, która tak poważna wystąpiła tutaj w naszym zakładzie na wielkim piecu, no to jest ogromne zagrożenie, które powoduje przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, jak i również okolicznych tutaj mieszkańców. A druga kwestia, co jest no, równie ważna po prostu, że no, jest to zagrożenie dla w ogóle funkcjonowania firmy, a co za tym idzie na naszych miejsc pracy, więc jako związek zawodowy jak najbardziej powinniśmy po prostu w tym momencie występować do pracodawcy o wyjaśnienie tych kwestii. W swoim stanowisku zakładowe organizacje związkowe podkreślają, że awaria to skutek złego stanu technicznego instalacji, braku okresowych przeglądów i właściwego nadzoru nad ich stanem, co ma być spowodowane ciągłym obniżaniem zatrudnienia i nakładów na remonty. Pismo skierowane zostało nie tylko do zarządu spółki, ale także między innymi do władz Dąbrowy Górniczej. Dzień po zdarzeniu, do którego doszło 21 czerwca, prezydent miasta zwrócił się do zarządu ArcelorMittal o przekazanie szczegółowych informacji dotyczących samej awarii, a także działań, które zostaną podjęte, aby w przyszłości tego typu zdarzeń uniknąć. Również ze względu na liczne sygnały od mieszkańców o tym zdarzeniu, niepokojące informacje ze związków zawodowych, również prezydent miasta zwrócił się z wyznaczeniem pilnego terminu spotkania do prezesa zarządu ArcelorMittal w Polsce i czekamy na ustalenie takiego spotkania. O sytuacji powiadomiony został także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który przeprowadził kontrolę w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Zobowiązał spółkę do przeprowadzenia właściwych badań dotyczących przyczyn i przebiegu awarii celem uniknięcia podobnych zdarzeń w przyszłości oraz konieczności określenia skutków środowiskowych zaistniałej awarii. Zgodnie z decyzją WIOŚ badania przyczyn, przebiegu i skutków awarii mają zostać przeprowadzone niezwłocznie. Przedstawiciele ArcelorMittal Poland zamieszanie wokół awarii pieca komentują krótko. My nie rozumiemy, dlaczego związki zawodowe wysuwają takie zarzuty pod adresem ArcelorMittal Poland, ponieważ nie zakończyła się jeszcze analiza przyczyn awarii na wielkim piecu numer 3, także tutaj jakby te zarzuty są niepoparte ani żadnymi ekspertyzami, ani żadnymi materiałami, które by mogły świadczyć o tym, że świadczyć o prawdziwości słów związków zawodowych. Spółka zapewnia, że usunęła skutki awarii. Dodaje, że obecnie piec pracuje normalnie i zapewnia, że będzie tak przez cały okres, gdy piec numer 2 będzie przechodził remont.